W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Przeżywamy dzień Pięćdziesiątnicy, uroczystość zesłania Ducha Świętego. I każdego roku przypominamy sobie to, co wydarzyło się w ów pamiętny dzień, kiedy to apostołowie zostali napełnieni mocą Ducha Świętego, aby móc wyjść i głosić prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Otwórzmy się podczas tej mszy świętej i otwierajmy się nieustannie na działanie Ducha Świętego. Dajmy Mu się prowadzić, abyśmy nie ulegli różnym pożądliwościom, ale stawali się Jego narzędziami w dziele duchowej odnowy samych siebie, naszych rodzin, naszej parafii i całego świata. Sprawuję tę mszę świętą za zmarłych Kazimierę i Mieczysława Rudnickich. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za grzechy, szczególnie za brak posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagana Najświętsza Maryjo, zawsze dziewicę, wszyscy aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan się uratuje.
pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przybądź Duchu Święty, spuść się z niebiosów wzięty, światła Twego strumie. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumie. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś odmłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jedno ciemni nędzę. Obmyj co nieświęte, oschły wlej zachętę, ulecz serca rane. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja. Z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego
zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, wsłuchiwaliśmy się w te piękne słowa sekwencji: przyjdź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. W pamięci naszej także tkwi ten cudowny obraz z pontyfikatu Jana Pawła II, jak pamiętamy, kiedy niczym prorok potężny, białe szaty odziany, stanął na Placu Zwycięstwa w Warszawie i gdy dookoła otaczały go miliony naszych rodaków, wołał: przyjdź Duchu Święty, przyjdź, napełnij tej ziemię. Pamiętamy, co stało się potem. Był to początek wielkiej odnowy w naszej ojczyźnie. Czas pięknej, cudownej solidarności. Tak cudownej, tak pięknej, która miała poruszyć cały świat, że znowu zły tego świata wyszedł z swego legowiska i już po kilkunastu miesiącach tę piękną solidarność zniszczył. Drodzy moi, kończymy dzisiaj ten czas wielkanocny tą uroczystością zesłania Ducha Świętego. I myślimy czasem, cóż to jest, któż to jest ten Duch Święty. Duch Święty, jak mówi piękna Tomaszowa definicja, najpiękniejsza i najkrótsza, jest to miłość Boga Ojca i Boga Syna, zesłana na apostołów, na Maryję, Królową Wieczerników, zebranych w Jerozolimskim Wieczerniku oraz na nas wszystkich. I ten dar Ducha Świętego otrzymała każdy z nas w sakramencie Chrztu Świętego. Został on wzmocniony przez sakrament bierzmowania, kiedy przyjęliśmy 7 darów Ducha Świętego. Kim jest owa osoba Trójcy Świętej, której dzisiaj oddajemy cześć i uwielbienie? To Duch Święty, który był na początku, przy stworzeniu świata. Jak mówi Księga Rodzaju, na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była jeszcze bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. U źródeł stworzenia świata i tego kosmosu, które znowu ziemianie pragną podbić, choćby przez wczorajsze wystrzelenie tego modułu i rakiety SpaceX, na początku był Duch. Duch, który stworzył to wszystko. Duch to mądrość Boża, o której mówi Księga Syracha, Księga Przysłów, Księga Mądrości. To Duch Boży, z którego natchnienia przemawiali prorocy, jak wyznajemy w Credo, który przygotował nam przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Duch Święty, który jest mocą i potęgą utrzymującą całość stworzenia w istnieniu, który porządkuje, umacnia, podtrzymuje w istnieniu, to Duch Boży, Duch Święty, który był przy zwiastowaniu i z którego w Maryi począł się Syn Boży
Jezus Chrystus. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. To Duch Święty, który objawił się przy chrzcie Chrystusa w Jordanie, który ukazał się w Teofanii na górze Tabor, to Duch Święty, którego Jezus zapowiada jako pocieszyciela Ducha Prawdy, Parakleta. To osoba, która nas czyni synami Bożymi w sakramencie chrztu. Na dowód tego, że jesteście synami, mówi święty Paweł, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. To Duch Święty, który jest u początków Kościoła i który ten Kościół, mistyczne ciało Chrystusa w istnieniu, podtrzymuje i broni przed atakami złego ducha. Drodzy bracia i siostry, chcielibyśmy uczynić taką medytację na temat zrodzenia Kościoła. Jesteśmy w tym mistycznym ciele Jezusa Chrystusa jakąś cząstką, bardzo ważną, niezbywalną. Jako dziecko, jako młodzieniec, jako dziewczyna, jako mąż, żona. I to zrodzenie się Kościoła dokonało się w wolności. A ta wolność pochodzi od Ducha. I rozważając dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego, nie sposób nie zauważyć, jak wielkim wrogiem wolności jest strach. Chyba to słowo dzisiaj wielu naszych rodaków, Kanadyjczyków, ale i ludzi na całym świecie odmienia przez różne przypadki. Strach. A przecież ci biedni apostołowie, zanim otrzymali obiecanego im pocieszyciela, byli naprawdę przerażeni. Kiedy przychodził do nich zmartwychwstały Pan, musiał przedostawać się przez zamknięte drzwi. Oni zwyczajnie bali się, żyli w strachu, w zabarykadowanym wieczerniku, z obawy przed Żydami. I gdyby nie zstąpienie Ducha Mocy, Ducha Światła, Ducha Miłości, chrześcijaństwo do dziś pewnie nie opuściłoby Jerozolimy. Żydzi by go zdeptali w zarodku. Ich strach był realny, bo sytuacja była naprawdę dramatyczna. Poza wieczernikiem świat był okropny. Rodzenie się Kościoła odbywało się naprawdę w niesprzyjających warunkach. Sam założyciel właściwie przez całe życie miał agentów. Był śledzony, inwigilowany, aż w końcu został przybity rękami bezbożnych do krzyża, jak najgorszy złoczyńca. A 10 apostołów czyż nie podzieliło losu męczeńskim śmierci mistrza? Jeden ukrzyżowany tu, drugi zamordowany tam. Wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, łatwiej jest ludziom starszego pokolenia, którzy przeżyli deportację, obozy śmierci, ale i młodszym, których nie ominął stan wojenny, zrozumieć życie pierwszych chrześcijan. Każdego dnia dotykały ich prześladowania, aresztowania i w końcu męczeńska śmierć. Tego świat wtedy i dzisiaj raczej nie może zrozumieć, w jaki sposób przetrwała ta maleńka garstka apostołów Jezusa. Czy w dzisiejszych czytaniach odczuwamy atmosferę zagrożenia, oblężonej twierdzy, klimat getta? Czy jest w tych czytaniach jakaś zaciekłość? Czy raczej nie czuć oddechu świeżego powietrza, dającego poczucie wolności, wiosny wolności, pogody i nadziei? Czy oblany morzem niezrozumienia, wrogości, prześladowania, ten rodzący się w jerozolimskim wieczerniku Kościół
jednak poniósł w świat dobrą nowinę i stał się cudowną wyspą wolności. Drodzy moi apostołowie, po otrzymaniu Ducha stali się nowymi ludźmi. Trudno to zrozumieć, bo dotykamy tajemnicy, tajemnicy działania Bożego Ducha, przemieniającego pojedynczych ludzi i całe narody. Mamy w pamięci ten obraz wieszernika jerozolimskiego, tak bardzo bliski założycielowi księży Palotynów, świętemu Wincentemu Palotyemu, który właśnie uczynił z Maryi królową apostołów, która była razem z uczniami, z innymi kobietami. Pamiętamy zamknięty wieczernik, pamiętamy ten obraz, jak Maryja otoczona jest apostołami, pamiętamy te ogniki w formie gołębicy, które spoczęły na głowach apostołów. Możemy właściwie poczuć ten wicher Ducha, który przeciągnął przez wieczernik i otworzyły się drzwi tego wieczernika. Więcej się już nie bali. Szli nawet na męczeńską śmierć, aby głosić Jezusa Chrystusa. Szli do tego świata, jak powiedziałem przed chwilą, który był okrutny, okropny, pogański. Czujemy dzisiejszy, przerażający świat. Dotyka nas cywilizacja śmierci. Święty Jan Paweł II Wielki często używał tego określenia, ale chyba sam nie mógł przewidzieć dzisiejszego horroru. Bo to nie tylko powalają nas stare znaki Antychrysta, mordowanie dzieci nienarodzonych, homoseksualne pseudomałżeństwa, wytwarzanie ludzi w laboratoriach. A dzisiaj niczym miecz Damoklesa wisi nad nami realna groźba totalnego ubezwłasnowolnienia. Pod pretekstem nieistniejącej pandemii zabiera się nam kolejne obszary wolności, by, jak powiedział pewien minister zdrowia z nad Wisły, by wyszczepić naród szczepionkami, których notabene jeszcze nie wynaleziono. Straszy się ludzi, by odebrać im wolność. A jak nie ma wolności, to nie ma działania Ducha Świętego. Jak to się ma do Ducha Wolności i Ducha Prawdy, którym Bóg Ojciec i Bóg Syn obdarowali apostołów w Wieczerniku Jerozolimskim i ciągle nas tym Duchem obdarzają? A my? Dlaczego w życiu nam się nie powodzi? Dlaczego w naszych rodzinach tyle kłótni, awantur, rozbicia, nieporozumień? Dlaczego małżeństwo w 3 lata po ślubie już myśli o rozwodzie? Dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi, niezadowoleni, zabiegani, podenerwowani, napięci, nigdy nie osiągamy zamierzonych celów? Dlaczego nawet w modlitwie wydaje się, że nie postępujemy naprzód? Bo nie słuchamy Ducha Świętego, bo Mu nie ufamy, bo Go często lekceważymy i nie pamiętamy swojego chrztu, nie pamiętamy 7 darów Ducha Świętego. Przecież to Duch ma prowadzić nas do doskonałości i czynić sensownym nasze życie. To Duch Święty ma być centralną postacią naszego życia i działania apostoła Chrystusowego. Ale jeśli my tego Ducha spychamy, lekceważymy, odrzucamy Jego natchnienia, to On w swojej grzeczności, delikatności, bo jest niczym ten zefir poranny, On nie będzie się nam nigdy narzucał. On chce być obecny w Twoim życiu. On chce napełnić Cię prawdą, pocieszać, utwierdzić, bronić, uczyć tego, co masz robić. On chce Cię prowadzić do całej prawdy. Czasami kosztem Twojej wygody, życia konsumpcyjnego. Trzeba otworzyć oczy. Może wyjść na ulicę. Może podpisać jakąś petycję. Nie bać się. Bać się trzeba tylko grzechu, nikogo więcej.
Jeżeli nie słuchamy Ducha Świętego, jeśli lekceważymy Jego natchnienia, to On nie będzie na siłę nigdzie nas prowadził i o niczym nas nie pouczy, nie pocieszy, nie umocni, nie obroni. Dlatego z taką wielką radością po raz kolejny witaj, Duchu Pocieszycielu, którego Ojciec posyła do nas. On wszystkiego nas nauczy. On przypomina nam wszystko, co Chrystus nam powiedział. Drodzy moi, chciejmy przyjąć raz jeszcze wszystkie dary Ducha Świętego. A w tym czasie trudnym, jak powiedziałem, czasu horroru, kiedy zły tego świata próbuje podporządkować sobie naszą ludzką wolność, która jest największym, cudownym darem Bożym, chcielibyśmy otworzyć się na działanie Ducha, Ducha odwagi. Święty Augustyn modli się tak. Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacnij mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień Twojej miłości i wolności. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pokrzyżowany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W pełni wiary i ufności módlmy się wspólnie do Pana Boga, który posyła nam swojego Ducha Świętego. Będziemy powtarzać: daj nam, Panie, Ducha Świętego. Daj Panie Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do biskupów i prezbiterów. Napełnij ich duszę mądrością, aby byli skutecznymi głosicielami i wiarygodnymi świadkami Twojego zbawczego orędzia. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do odpowiedzialnych za nasz kraj, nasze miasto, naszą lokalną społeczność, i obdarz ich darem rozumu, aby potrafili ofiarnie służyć całemu społeczeństwu, pomnażając wspólne dobro. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże,
poślij Ducha Świętego do podejmujących trud wychowania i kształtowania młodego pokolenia i udziel im daru umiejętności, aby byli w świecie prawdziwymi autorytetami. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do tych, którzy są prześladowani za wiarę i Chrystusa i obdarz ich darem męstwa, aby wytrwali w wierze i dali przykład chrześcijańskiego świadectwa miłości i przebaczania. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do przeżywających różne trudności i napełnij ich darem rady, aby potrafili odnaleźć właściwe rozwiązanie problemu i wychodzić dojrzalszymi z wszelkich kryzysów. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do nas, zgromadzonych przy Twoim ołtarzu oraz do naszych rodzin i udziel darów pobożności i Twojej bojaźni, abyśmy w Tobie rozpoznali źródło i pełnię szczęścia i wszelkiego dobra. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Dzisiejszej zamówionej intencji o życie wieczne dla Kazimiery i Mieczysława Rudnickich Ciebie prosimy. Panie Boże, dziękujemy Ci, że posyłasz nam nieustannie Ducha Świętego i przychodzisz do nas ze swoją łaską i błogosławieństwem. Tobie chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieku. Amen. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjrzy mnie teraz do Twojego, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich
przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, świętym Wincentym, Palotim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jest to dobrze, to jest przysiadło, ale odwróć się do słowa, a będzie ustawiona duszą.
się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jeszcze trwamy w tych mszach świętych i transmisjach internetowych w naszym kościele, z naszego kościoła, na linku pod tytułem tajnekomplety.com. Tak jak powtarzam, te wszystkie intencje, które zostały zamówione przez Was, odprawiam codziennie. A transmisja każdej mszy świętej internetowa jest o godzinie 9 rano. Już jutro rozpoczynamy nowy miesiąc, czerwiec. Jest to miesiąc ofiarowany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wobec tego będą nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie. Można też odmówić lub zaśpiewać litanie do serca w gronie rodziny. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej Komunii Świętej, proszę o zgłaszanie swojego dziecka do mnie, czy przez telefon, czy przez internet, czy proszę przyjść. Dziękuję wszystkim różom za codzienną modlitwę różańcową. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych, dzisiaj w kolejną niedzielę także. Składam serdeczną zapłać wszystkim parafianom, przyjaciołom naszej parafii za ofiary przekazywane na utrzymanie naszego kościoła. Ostatnio zostały policzone wpływy do kasy parafialnej. Wpłynęło od początku tej pandemii, czy jak to nazwać, tak mniej więcej połowa normalnej kasy. Bóg zapłać za te ofiary. Można składać ofiary bezpośrednio do skrzynki pocztowej, która jest tutaj przy wejściu na plebanie, także przez pocztę, przez kurię biskupią. Zachęcam też zawsze wolontariuszy do pracy porządkowych przy kościele w każdą sobotę po mszy świętej, czyli około 10 rano. Zawsze tutaj znajdziemy pewne prace porządkowe, upiększające. No, wczoraj się nikt nie pojawił, ale to też dobrze. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na zakończenie tego roku, tego czasu wielkanocnego. Jutro w poniedziałek święto Matki Kościoła, Maryi Matki Kościoła. A zaraz po tej mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaśpiewamy po raz ostatni, bo to ostatni dzień maja, litanię loretańską. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Zesłania Ducha Świętego.
Za nami, Panie, rozkropka.
Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Królujesz na wieki wieków. Amen.